W tym odcinku kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani zdecydowanie odchodzimy od Warszawy i okolic, by zacząć przybliżać historię grup przestępczych działających w innych częściach Polski po 2000 roku. Zaczynamy od Pomorza i grupy Daniela Z., pseudonim Zachar, uznawanego za następcę tamtejszego króla złodziei samochodów Nikodema S., pseudonim Nikoś. Zachar padł ofiarą gangsterskich porachunków w 2009 roku. Zapraszamy też do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Zachęcamy ponadto do odsłuchania historii grupy Zachara jako podcastu na platformach Spotify oraz iTunes. Nikodem S., pseudonim Nikoś, to niekwestionowana legenda trójmiejskiego półświatka. Uważano go za króla złodziei samochodów, które już w latach 80. kradł w Niemczech. Wielokrotnie udawało mu się unikać odpowiedzialności i uciekać, na przykład zamieniając się z bratem ubraniami i miejscami podczas widzenia w jednym z niemieckich więzień. Z drugiej strony sponsorował gdańską Lechię, uzyskał tytuł honorowego obywatela Gdańska, wystąpił też w filmie Sztos Olafa Lubaszenki. Już nie jako filantrop i biznesmen, ale gangster, skonfliktował się w końcu z wieloma grupami przestępczymi z całej Polski. Miał zatargi z gangiem Pruszkowskim, bo bliżej mu było do współpracy z przestępcami z Wołomina. Zaszedł za skórę łódzkiej ośmiornicy, bo interweniował po porwaniu dla okupu przedsiębiorcy z okolic Opoczna. Sympatią nie darzył go też Zbigniew M., pseudonim Carrington, król spirytusu ze Zgorzelca, bo Nikoś chciał przejąć część interesów przemytniczych na zachodniej granicy. W końcu powstał plan pozbycia się Nikosia. Miał go nawet o tym ostrzegać późniejszy świadek koronny, Jarosław S., dziś Eł, pseudonim Masa, który mimo przynależności do grupy Pruszkowskiej kolegował się z Nikodemem S. 23 kwietnia 1998 roku Nikoś i Wojciech K., pseudonim Kura, świętowali imieniny tego drugiego. Towarzyszyły im ich partnerki. Impreza z czasem przeniosła się do agencji towarzyskiej Las Vegas przy ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni. To tam, około południa 24 kwietnia, weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Doskonale wiedzieli, gdzie się kierować. Padły strzały. Kura został ranny, a Nikoś zginął na miejscu. Sprawa tej zbrodni do dziś nie została wyjaśniona. Jedna z hipotez zakładała, że za zleceniem stała łódzka ośmiornica i grupa Pruszkowska, a pieniądze na egzekucję przekazał m.in. Carrington. Bezpośrednimi wykonawcami mogli być Aleksander J., pseudonim Pasza, i jego pomocnik Andrzej, obaj ukraińskiego pochodzenia. To oni zlikwidowali też w Wigilię w 1997 roku jednego z szefów łódzkiej ośmiornicy Ireneusza J., pseudonim Gruby Irek. Czy to oni strzelali do Nikosia, już się jednak nie dowiemy, bo Paszę w lipcu 1999 roku uduszono garotą. Jego zabójca wywodził się ze środowisk ośmiornicy. Kolejna wersja to wydanie wyroku na Nikosia przez rosyjskich mafiozów, którym Nikodem S. nie chciał się podporządkować, a w dodatku mógł przejmować środki odurzające, które ci przemycali z Kolumbii. Jeszcze inna opcja to zlecenie zabójstwa przez Daniela Z., pseudonim Zachar, którego Nikoś wziął pod swoje skrzydła na początku lat 90. Potem Zachar był jego ochroniarzem, a pod koniec dekady już bliskim współpracownikiem Nikodema S. Awansował jeszcze wyżej, gdy w 1997 roku zastrzelono aż 17 strzałami pod blokiem na gdańskiej Żabiance Wiesława K., pseudonim Schwarzenegger, prawą rękę Nikosia. Podejrzewano nawet, że to Nikodem S. i Daniel Z. zlecili jego zabójstwo. Zachar coraz częściej pojawiał się wtedy u boku Nikosia i bez wątpienia na rękę było mu zlikwidowanie szefa. Niezależnie od tego, czy to prawda, dzięki temu uznawano go bowiem później za szefa klubu płatnych zabójców, następcę Nikodema S. i najważniejszą postać wśród trójmiejskich gangsterów. Warto tu dodać, że w sprawie śmierci Nikosia, zarówno w hipotezie rosyjskiej, jak i zlecenia ze strony Zachara, wykonawcą miał być killer z klubu płatnych zabójców, Siergiej S., Ukrainiec z Lwowa. Kim był Daniel Z., pseudonim Zachar?
Do Trójmiasta trafił, gdy przeprowadził się tam z rodzicami z Dolnego Śląska. Będąc nastolatkiem, jak wielu jemu podobnych, regularnie ćwiczył na siłowni. Potem zaczął też pracować jako ochroniarz na bramkach lokali rozrywkowych. Był wykidajłą w klubie Karo w Gdańsku-Jelitkowie i powstałym w latach 50. kultowym klubie Rudy Kot. W 1987 roku próbował uciec z kraju do Niemiec na statku. Złapano go i skazano na rok ograniczenia wolności w zawieszeniu. Od tego czasu miały go obserwować wojska ochrony pogranicza. Wydawało się, że nie chce już rozrabiać. Wciąż regularnie chodził na siłownię. Dzielnicowy ówczesnej milicji oceniał Zachara i jego tamtejszych kolegów jako grzecznych i sympatycznych. Według niego Daniel Z. miał wejść na właściwą drogę. Tyle, że w latach 90. głównie za sprawą klubowych bramek Zachar zwrócił na siebie uwagę Wiesława K., pseudonim Schwarzenegger, i został jego żołnierzem. Potem trafił do Nikodema S., pseudonim Nikoś. To wtedy tak naprawdę rozpoczynał swoją poważną karierę w półświatku. Pod jego wodzą m.in. brał udział w próbach przejęcia wpływów na zachodniej granicy kosztem Carringtona. Później jako ochroniarz Nikodema S. musiał wyróżniać się siłą, umiejętnością walki, refleksem i sprytem. Niczego z tych rzeczy mu nie brakowało, a wizerunku prawdziwego żołnierza mafii dopełniała pałka teleskopowa. 1997 rok to wspomniany już zamach na Schwarzeneggera, a 1998 zabójstwo Nikosia. Dla Daniela Z. oznaczało to rok po roku wejście na szczyt trójmiejskiego półświatka. Zachar zebrał wtedy pod swoją wodzą niżej postawionych gangsterów, którzy dawniej pracowali dla Nikosia. Mówiło się, że grupa Zachara liczyła wtedy nawet kilkuset ludzi. Oczywiście on sam starał się kreować na biznesmena, prowadził firmę. Wszyscy jednak wiedzieli, że w praktyce Daniel Z. wymusza haracze, przejmuje klubowe bramki, obstawiając je swoimi ludźmi i organizuje zamachy. Doszło do tego, że rolę wikidajów pełnili praktycznie tylko członkowie gangu Zachara albo policjanci, dorabiający po godzinach. Nie trudno było o powstanie w takich warunkach pewnych układów. Daniel Z. przez wspomniane zamachy był uznawany za domniemanego szefa klubu płatnych zabójców. Grupie przypisywano co najmniej 4 egzekucje. Między innymi właśnie Schwarzeneggera z 1997 roku, czy biznesmena Piotra Suleja z 1998 roku. W skład gangu poza Danielem Z. miało wchodzić jeszcze kilka osób. Mowa przede wszystkim o Arturze Z., pseudonim Iwan. Zmarł w 2010 roku na oddziale szpitalnym aresztu śledczego w Gdańsku. Według jednej z wersji miał się otruć, być może planując ucieczkę. Według innej przyczyną zgonu był zator płucny. Iwan został wcześniej skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności, choć prokuratura żądała mniejszego wymiaru kary, bo 13 lat, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz porwaniu i zabójstwie przedsiębiorcy Piotra Suleja. Karę 8 lat więzienia wymierzono mu natomiast w sprawie usiłowania zabójstwa innego biznesmena, Macieja N. Takie wyroki świadczyły o tym, że śledczy doceniają wiedzę Iwana na temat wielu spraw, którą to wiedzą miał się chętnie dzielić ze śledczymi. O Arturze Z. zrobiło się zresztą głośno, gdy opowiedział o spotkaniu, na które miał zostać zaproszony przez Nikodema S., pseudonim Nikoś, Andrzeja Z., pseudonim Słowik, z grupy Pruszkowskiej i polskiego biznesmena ze Stanów Zjednoczonych Edwarda M. Podczas spotkania szukali oni rzekomo killera do wykonania egzekucji na ówczesnym komendancie głównym policji generale Marku Papale. To w dużej mierze na podstawie zeznań Iwana w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych Edwarda M., poszukiwanego listem gończym pod zarzutem zlecenia zabójstwa Marka Papały, zatrzymało FBI. Choć wcześniej, w 2002 roku, wypuszczono go, nie przedstawiając zarzutów w tej sprawie. Kolejnym członkiem klubu płatnych zabójców miał być wymieniany już wcześniej Ukrainiec ze Lwowa polskiego pochodzenia Siergiej S., pseudonim Wańka. Do Polski przyjeżdżał od początku lat 90., a na stałe zamieszkał w Trójmieście w 1998 roku.
Dziś odbywa on karę dożywotniego pozbawienia wolności. Przypisywano mu swego czasu zabójstwa Schwarzeneggera i Nikosia. Do tego sam się przyznawał, licząc, że ucieknie podczas jednego z konwojów. Ale zarzuty upadły. To Siergiej S. 27 kwietnia 1998 roku bezpośrednio wykonał zlecenia na Piotra Suleja. W zabójstwie uczestniczył też Marek R., także skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Zbrodni z boku miał się przyglądać Artur Z., pseudonim Iwan. Według Siergieja S., o czym opowiedział w maju 2020 roku dziennikarce Gabrieli Jatkowskiej w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, Iwan początkowo chciał od Piotra Suleja pieniędzy. Znali się jeszcze z dzieciństwa. Dlatego porwano go, zabrano do agencji towarzyskiej Kolorowy Świat, a tam podano środki odurzające. Później Suleja wywieziono do Borów Tucholskich, a Iwan wydał polecenie, że trzeba go wykończyć. Przedsiębiorca miał zginąć uduszony reklamówką założoną na głowę. Samochód z ciałem ofiary spalono. Siergiejowi S. przypisuje się także usiłowanie zabójstwa biznesmena i milionera Macieja N. Za zleceniem tym miał stać brat Macieja N., Mariusz N., pseudonim Gajowy. To on chciał też, by zginął Adam K., przyjaciel jego byłej konkubiny Iwony C. Planować zbrodnie Gajowy zaczął jeszcze w 1997 roku. Macieja N. najpierw 17 grudnia 1997 roku chciano wysadzić w powietrze ładunkiem wybuchowym zamontowanym na klatce schodowej budynku przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni, w którym mieszkali jego rodzice. Bomba sama eksplodowała jednak wcześniej i spowodowała duże zniszczenia. Potem na tej samej klatce schodowej miał 3 razy strzelić do niego Siergiej S., a milioner przeżył. Siergieja S. zatrzymano w 1998 roku. Daniel Z., pseudonim Zachar, był mu wtedy winien dużą sumę pieniędzy. Obiecał przyjechać do ukrywającego się Siergieja i oddać mu dług, by ten mógł uciec z kraju przed policją. Zamiast Zachara przyjechali antyterroryści. Już wtedy zrodziły się podejrzenia, że Daniel Z. współpracuje z organami ścigania. Tyle szczęścia, co Maciej N. nie miał Adam K. Zakładano, że zlecenie z 1998 roku wykonał rzekomo również należący do klubu płatnych zabójców Czesław K., pseudonim Chester. Spędził on ponad 12 lat za kratkami skazany za zabójstwo Adama K., którego faktycznie nie popełnił. Zrobiło to 2 innych mężczyzn. Sąd pierwszej instancji wymierzył Chesterowi karę dożywotniego pozbawienia wolności, a drugiej 25 lat więzienia. W 2016 roku otrzymał blisko 3 miliony złotych odszkodowania. Dziś ma kochającą żonę i podróżuje po świecie. Co zaskakujące, w 2005 roku przebywający w areszcie Mariusz N., pseudonim Gajowy, wziął ślub z byłą konkubiną, a późniejszą partnerką Adama K., Iwoną C. W 2008 roku skazano go na 25 lat za kratkami. Siergiej S., pseudonim Bańka, uważa dziś, że nie jest dobrym człowiekiem. Żałuje, że poznał Iwana i zaczął pracować z ludźmi z półświatka. Najbardziej jednak źle mu z tym, że Marek R. również odsiaduje dożywocie, choć to Siergiej bezpośrednio dokonał egzekucji biznesmena Piotra Suleja. Niebawem Siergiej S. będzie mógł starać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie, ale jest przekonany, że nikt nie wypuści go na wolność. Tym bardziej, że mimo składanych wniosków nie posiada aktualnych dokumentów, takich jak paszport. Wracając do Zachara, dość szybko okazało się, że choć wymagał oddania od swoich ludzi, sam im się tym nie odwdzięczał. Jego współpracownicy opowiadali potem, że Zachar za dzień obstawiania bramki od właścicieli lokalu inkasował kilkaset złotych, a jego ludzie otrzymywali z tego małą część. To powodowało, że żołnierze grupy szukali alternatywy. I tak trafiali do gangu Olgierda L., pseudonim Olo, Vel Olgierd. To on wyrósł szybko na głównego konkurenta Zachara. Na przełomie lat 90. i 2000. miał trzymać się ze skinami i pseudokibicami Lechii Gdańsk, a także uczestniczyć w pobiciach studentów oraz osób ze środowisk LGBT. W związku z jedną z takich sytuacji trafił do więzienia, a wolność odzyskał w 2006 roku.
Wtedy dołączył do grupy, która przede wszystkim czerpała korzyści z cudzego nierządu. Dokonywała też wyłudzeń i wymuszeń haraczy. Wkrótce miał stanąć na jej czele. Według policjantów wówczas gang zajmował się ponadto pobiciami na zlecenie, podpaleniami samochodów czy handlem środkami odurzającymi. Policjanci uważali wówczas Olgierda za niebezpiecznego człowieka, który w weekendy wraz ze swoimi uzbrojonymi ludźmi podobno jeździł po Trójmieście chcąc przejąć klubowe bramki. Jego determinację i niebezpieczny charakter podkreślano w notatce służbowej z zatrzymania przez antyterrorystów. Olo zyskał dodatkową przewagę, kiedy Daniel Z. trafił do aresztu podejrzany o kierowanie klubem płatnych zabójców i zlecenie kilku zabójstw, w tym Wiesława K., pseudonim Schwarzenegger, i niejakiego Ryszarda G., pseudonim Tato. Spędził za kratkami 4 lata. Wyszedł na wolność, bo ani zarzuty dotyczące kierowania gangiem, ani zlecenia egzekucji nie znalazły potwierdzenia. Daniela Z. uniewinniono też w lutym 2008 roku od zarzutu podżegania do zabójstwa Rosjanina Jurija F., a w kwietniu 2008 od zarzutu nakłaniania do zabójstwa milionera Macieja N. Cała sytuacja jednak wystarczyła, by w Trójmieście jeszcze głośniej zaczęto mówić o prawdopodobnej współpracy Zachara z organami ścigania. Po odzyskaniu wolności obok Daniela Z. zostało już niewielu z dawnych kilkuset żołnierzy. Stracił też kontrolowane wcześniej bramki. Szukał więc nowych ludzi, aby te bramki odzyskać. Niewielu brało go już wtedy na poważnie. W Trójmieście byli silniejsi gracze. Szale goryczy przeważyło przejęcie bramki pubu Concordia w Gdańsku Starej Oliwie przez ludzi Olgierda L., pseudonim Olo. Zachar nie chciał na to pozwolić. Umówiono więc tak zwaną rozkminkę, czyli spotkanie skonfliktowanych gangsterów, aby rozwiązać ten problem. Choć Daniel Z. zakładał negocjacje, podobno 14 lipca 2009 roku od samego rana zbierał ludzi do starcia. Pakował do samochodów łańcuchy, kije, pałki, maczety. Nie zabrakło oczywiście jego ulubionej pałki teleskopowej. Tego dnia towarzyszyły mu dwie dziewczyny, które zabrał na krótki rejs motorówką i na coś słodkiego, a potem odwiózł do domów. Zaprosił je jednak na wieczorne spotkanie. Bezpośrednio przed nim przyjechał pod blok, w którym mieszkał, bo Zachar umówił się tam ze swoimi ludźmi. Rozkminka miała odbyć się około godziny 23 przy pętli autobusowej w Gdańsku Oliwie, niedaleko pubu Concordia. Zachar poprosił towarzyszki, by zostały na chwilę w aucie, Citroenie Berlingo. Ludzie Daniela Z. podjechali starym BMW i Volkswagenem. Potem dziewczyny widziały, jak pomiędzy kilkudziesięcioma osobami, większość stanowili ludzie Olgierda, doszło do regularnej bójki z użyciem niebezpiecznych narzędzi. W pewnym momencie ktoś z ekipy Ola rzucił ławką. Jego samego nie było na miejscu. Przebywał wtedy od pół roku w areszcie. Niemal wszyscy ludzie Zachara uciekli. On chciał się jeszcze bronić, ale nie mając wsparcia, też próbował uciekać. Dopadło go kilkunastu napastników. Pierwszy, niski, masywny, w białym t-shircie, uderzył Zachara prętem w głowę. Potem wszyscy okładali go i dźgali, czym popadnie. Zmarł na miejscu. Całe zajście trwało raptem półtorej minuty. Dziewczyny, które przyjechały na miejsce z Danielem Z., nie widziały dokładnie, kto zadał decydujące ciosy. Nie zarejestrowały tego dokładnie także kamery monitoringu. Sekcja zwłok ujawniła łącznie kilkanaście ran kłutych i ciętych praktycznie na każdej części ciała Zachara, w tym na głowie. Były też widoczne ślady pobicia, między innymi kastetami. Pierwsze doniesienia medialne sugerowały jednak, że gangster został zastrzelony. Przez cały tydzień po śmierci Daniela Z. na miejscu zbrodni paliły się znicze. Działania organów ścigania w sprawie zabójstwa bossa trójmiejskiego półświatka ruszyły od razu i miały prawdziwy rozmach. Pierwsze zatrzymania realizowano już po kilkunastu godzinach. Najważniejszy dowód w sprawie stanowiło nagranie z monitoringu. Na jego podstawie antropolog określił, kto mógł brać udział w zabójstwie. Drugim istotnym dowodem był nóż, którym dźgano Zachara, a który potem gangsterzy wyrzucili do jednego ze stawów. Policjantom udało się ustalić, do którego dokładnie. Zbiornik osuszono, użyto specjalistycznego sprzętu i nóż odnaleziono. Zabezpieczono na nim ślady krwi, zidentyfikowane potem jako krew Daniela Z.
Monitoring i zeznania świadków wskazywały, jakoby jedynym uzbrojonym w nóż miał być Sylwester S., pseudonim Sylwek, z grupy Olgierda. To on został potem oskarżony o to zabójstwo i usiłowanie zabójstwa kompana Zachara. W 2010 roku do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko 12 uczestnikom tragicznej rozkminki. Wielu z nich dobrowolnie poddało się karze, a sąd zgodził się na wyroki od 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu do 3 lat więzienia. Sylwka natomiast skazano w pierwszej instancji w 2014 roku na 25 lat pozbawienia wolności. Uznano, że Sylwester S. jedynie ugodził nożem żołnierza Daniela Z., ale nie chciał go zabić. Natomiast co do ataku na samego Zachara, nie było takich wątpliwości. Tymczasem w połowie 2013 roku w Holandii wpadł, a potem w lutym 2014 został sprowadzony do Polski Marcin A., pseudonim Żaba, który ukrywał się od momentu feralnych wydarzeń z 2009 roku. Skazano go potem w 2017 roku na rok pozbawienia wolności za udział w pobiciu Zachara ze skutkiem śmiertelnym. To ostatni z uczestników mordu na Danielu Z. W toku postępowania uchylono jednak areszt wobec Żaby i ten zniknął. Wciąż jest poszukiwany, a śledczy podejrzewają, że może ukrywać się w Niemczech pod fałszywymi danymi. W 2015 roku, mimo wniosków o ponowny proces i zmianę kwalifikacji prawnej czynu na pobicie ze skutkiem śmiertelnym, Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał wyrok wobec Sylwka. Uznał przy tym, że w zdarzeniu brało udział 17 osób i faktycznie nie wszystkie śmiertelne ciosy Zacharowi mógł zadać Sylwek, ale jego rola była wówczas kluczowa. To on miał zresztą krzyczeć nad ciałem Daniela Z. Zachar trup. W sądzie twierdził, że jest niewinny. Przeciwko kolejnym 4 uczestnikom bójki spod pubu Concordia wciąż toczyło się wówczas odrębne postępowanie w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Pod koniec 2019 roku superwizjer TVN wyemitował reportaż na temat Olgierda L., pseudonim Olo vel Olgierd. Pokazano w nim, że po śmierci Zachara miał on być niekwestionowanym liderem trójmiejskiego półświatka, który wchodzi w kontakty z wysoko postawionymi politykami. Chodziło o spotkanie z premier Beatą Szydło w Rytlu. Według superwizjera Olgierd ma obecnie stać na czele grupy motocyklowej Bad Company, w której skład wchodzą recydywiści i neonaziści. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak członkowie tej grupy witają na wolności wychodzącego z więzienia Pawła G., pseudonim Orangutan, skazanego m.in. za handel środkami odurzającymi i czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Podjechali po niego limuzyną i rozlewali szampana. Z drugiej strony, Bad Company angażuje się w działalność charytatywną, prowadzi spotkania w szkołach czy seminaria sztuk walki. Na tych ostatnich pojawiają się znane postaci ze środowisk MMA. Kilka miesięcy później Olo odniósł się do reportażu, zapewniając, że wszystko to manipulacje, a superwizjer przekazał mu pytania na tyle późno, że nie mógł przygotować się, by na nie odpowiedzieć. Jego zdaniem nic nie zyskał na zabójstwie Zachara, a spotkania z politykami były otwarte dla wszystkich. Były sołtys Rytla powiedział natomiast, że reportaż to przykład nierzetelnego dziennikarstwa, a rozumując w ten sposób, ktoś zapewne zarzuci mu, że zorganizował spotkanie premier z gangsterami. To wszystko na dziś. Jeżeli ten materiał Was zainteresował, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani, a także kliknąć ikony dzwonka, aby nie przegapić nowych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.